stanie wiele ton, bo ten tir, jak pewnie dobrze wiecie, waży pewnie w okolicach 6-7 tony i za chwilę na waszych oczach także takie emocje. Moi drodzy, dziś tutaj jesteśmy oczywiście dzięki organizatorom, czyli dzięki Urzędowi Gminy Strzelce Opolskie, dzięki sponsorom, o których dziś będziemy jeszcze wiele mówić. Czas najwyższy jednak, tak jak już mówiłem, powitać bohaterów dzisiejszego popołudnia w Strzelcach Opolskich. Jeśli można, minimalnie ciszej muzyczkę, moi drodzy, a was prosiłbym, abyście powoli rozgrzewali rączki, kończyny górne i powitali naszych zawodników. Rozpoczniemy od tych, którzy na co dzień, moi drodzy, nie dźwigają aż tak wielkich ciężarów, a dziś tutaj będą mieli okazję sprawdzić się z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Więc moi drodzy, najpierw rozpoczniemy od amatorów. Chcieliśmy bardzo gorąco powitać reprezentanta z Dzieszowic. Facet, który chyba jest najlżejszy w całej stawce, bo waży zaledwie 102 kg, ale tym bardziej będziemy mu dzisiaj kibicować i tym bardziej będziemy trzymali za niego kciuki. Przed wami Roman Buszko. Wielkie brawa, moi drodzy. Przywitajcie go oklaskami. Zapraszamy, panie Romanie, tutaj na środeczek do nas. Wielkie, wielkie brawa za ambicje, za to, że stawił się. Kto zobaczył tego tira, moi drodzy, powiedział w namiocie: panowie, skreślajcie mnie, ale namówiliśmy go i będzie próbował. Wielkie brawa dla pana Romana. Wielkie ukłony. Moi drodzy, ale tych braw będę potrzebował więcej. Mam nadzieję, że będzie to zdecydowanie głośniej. Kolejnym zawodnikiem będzie młody wojownik, reprezentant Dziewkowic, 125 kg żywej wagi. Przed wami Michał Anioł. Wielkie oklaski. No i moi drodzy, tę stawkę amatorów, chociaż w cudzysłowie, bo facet wygląda naprawdę solidnie, zamyka reprezentant Bytomia, 132 kg. Tyle waży ten gentleman. Zobaczymy, jak poradzi sobie dziś z zawodowcami. Przed wami Robert Sprutta, także oklaski. No i moi drodzy, piątka, o której wspominałem, piątka, która od wielu, wielu lat walczy w pucharach Polski Strongman. Pierwszy z zawodników to facet, który ten sezon chyba miał najlepszy w karierze. Uczestnik Pucharu Polski Strongman 2010. Powitajmy bardzo gorąco Sławomir Jankowski! No i moi drodzy, kolejny ze śmiałku, który do nas tutaj podbiegnie w czerwonym t-shircie, to chyba jeden z największych pechowców tego sezonu, właściwie przed sezonem. Koszmarna kontuzja, zerwania klatki piersiowej. Ja był w fantastycznej formie, niestety nie mógł stanąć do eliminacji, ale powoli wraca do formy sprzed wielu lat. Także uczestnik zawodów z cyklu Pucharu Polski Strongman. Przed wami Wojciech Jastrząb! No i moi drodzy, powitajmy kolejnego z dżentelmenów. Myślę, że także dziś tutaj będzie liczył się w walce o podium, jak zawsze silny, jak zawsze równy. Przed wami Tomasz Sokol, wielkie brawa! Także dobrze wam znane oczywiście z telewizyjnych edycji Pucharu Polski Strongman. No i przed nami, moi drodzy, jeszcze dwójka zawodników. Pierwszy z nich to człowiek, który 3 lata temu zdobywał tytuł Mistrza Polski Strongman. W przeszłości zdobyła także tytuł Mistrza Europy w parach z Ireneuszem Kurasiem. Później fatalna kontuzja bicepsa, ale w tym sezonie wraca do wielkiej formy i w tym sezonie już powoli, powoli idzie w górę, zaliczając trzecie miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Polski. Przed wami Tyberiusz Tyberian Kowalczyk! Moi drodzy, no i mówiłem o człowieku, który zdobywał Mistrzostwo Europy z Tyberianem. Facet, który jest tak naprawdę wielką ikoną polskiego strongmana. Od początku praktycznie w tym sporcie myślę, że każdy, nawet najmniejszy strzelca Polski, kojarzy przesympatycznego niedźwiadka Ireneusz Grizzly Kuraś! Wielkie, wielkie brawa, strzelcy! Wielkie oklaski! A Irek ciągle w formie, ciągle walczy. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj pokażę kolegom, że z jego formą jest wszystko w porządku. Moi drodzy, a propos ikon polskiego strongmana, to człowiek, który także bardzo dobrze kojarzony jest wszystkim tym, którzy interesują się wielkim dźwiganiem. Facet, który zjadł tak naprawdę zęby na wielkim żelastwie. Dziś w roli sędziego, moi drodzy, Dzik Nocecki, czyli Krzysiu Peksa. Wielkie brawa! O,
No więc, moi drodzy, to są bohaterowie. 8 zawodników plus Grzesiu, którzy dziś będą bohaterami tego popołudnia. Wielkimi oklaskami, ale teraz wielkie brawa, powitajcie raz jeszcze. Wielkie brawa, halo strzelce, budzimy się troszkę do życia. Tych braw będziemy potrzebować oczywiście podczas startu zawodników. Chcielibyśmy oczywiście powitać również oficjeli. Jest z nami wiceburmistrz Strzelec Opolskich, pan Józef Kampa. Witamy go również bardzo gorąco. Witamy bardzo serdecznie wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pan Antoni Karecki. Witamy, wielkie brawa. Dziś, moi drodzy, dopingować będzie zawodników także przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, pan Stanisław Trzeciak. Witamy również bardzo serdecznie. A pana burmistrza poprosimy tutaj o otwarcie dzisiejszych zawodów, abyśmy już za chwilę, moi drodzy, mogli mocno tutaj dopingować te piękne, słoneczne popołudnie zmagania 8 wielkich dżentelmenów. Panie burmistrzu. Tak jak pan stwierdził, piękne, słoneczne popołudnie. Witam was serdecznie, wspaniali siłacze w mieście Strzelce Opolskie, na którymś z kolei turnieju. Nie mogę wymienić kolejności, który to jest, albowiem jest to przedmiotem konkursu dla wszystkich widzów, którzy się tutaj zgromadzili. Zatem i was, drodzy Strzelczanie, witam i życzę wam wspaniałych emocji, byśmy mogli postrzegać po prostu tą walkę, którą stoczą panowie ze sprzętem, jako walkę, no taką heroiczną, bo taka ona jest. A tak woli pewnej informacji, to nasz kraj słynie z wybitnych siłaczy. To przecież mamy wspaniałych lekkoatletów, którzy zdobywali na mistrzostwach świata medale właśnie w konkurencjach takich rzutowych, siłowych, Szymon Ziółkowski, Anita Włodarczyk, nie ma kobiety wśród nas. Ale mamy, pozwolę sobie przypomnieć, bo to moja profesja, dwóch wspaniałych ciężarowców, którzy ostatnio zdobyli na mistrzostwa świata dwa złote medale. Zieliński i Marcin Nołęka. Dajcie również nam powody dzisiaj do takiej wspaniałej walki, do obserwacji waszych poczynień. Bierzmy przykład po prostu siłaczy. Wszystkiego dobrego życzę i widzom, i wam. Dziękujemy, wielkie brawa dla pana burmistrza, pan Józef Kampa, moi drodzy, dziękujemy panu. Ostatnia chwila na to, aby przygotować się do konkurencji numer 1. Za moment, moi drodzy, kolejność startu. Was proszę, moi drodzy, abyście nie szczędzili gardę, nie szczędzili kończyn górnych. Zresztą przyda wam się do rozgrzewki. Kolejność startu, uwaga, do konkurencji numer 1.